Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości podpisania umów partnerskich pomiędzy gminami powiatu olsztyńskiego i powiatu rybińskiego w Ukrainie. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych w 2003 roku przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, który zawarł porozumienie o współpracy z obwodem rybińskim. W lipcu ubiegłego roku tu, w tej sali, odbyła się uroczystość podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy samorządem powiatu olsztyńskiego i powiatem rybińskim. Jak się okazuje, zasadność współpracy i partnerstwa widzą także samorządy gminne. Starostowie olsztyński i rybiński wyłonili spośród swoich gmin te, które są dopasowane do siebie pod względem terytorium, pod względem specyfiki turystycznej bądź też rolniczej, a także pod względem gospodarczym. Dziś będziemy świadkami zawarcia umów o partnerstwie pomiędzy polskimi i ukraińskimi gminami. Szanowni Państwo, gospodarzami i opiekunami merytorycznymi uroczystości są pan Andrzej Abako, starosta olsztyński. Oraz pan Wasyl Tymoszczuk, przewodniczący Rady Powiatu Rybińskiego. W imieniu obu panów serdecznie witam naszych ukraińskich gości, a są nimi pan Wolodymyr Leonow, pierwszy zastępca szefa administracji państwowej obwodu rybińskiego. Pan Dmytro Dysenko, kierownik spraw Rady Powiatu Rybińskiego. Oraz pan Aleksander Kutz, naczelnik wspólnoty terytorialnej Aleksandryki. Witam serdecznie panią Katarzynę Królak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a jeszcze niedawno, w zasadzie kilka dni temu, przewodniczącą Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szanowni Państwo, wojewodę warmińsko-mazurskiego reprezentuje dziś jego doradca do spraw komunikacji, pani Joanna Czarkowska-Kalinowska. Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego reprezentują pani Aneta Brzyska, pełnomocnik marszałka do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Jest z nami również pani Teresa Astramowicz-Lejk, radna województwa warmińsko-mazurskiego. Jeszcze dodam, że pani Teresa Astramowicz-Lejk jest profesor wizytującą Akademii Ostrowskiej i profesor honorową Politechniki Lwowskiej. Witam serdecznie pana Grzegorza Drozdowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie. Witam pana Artura Kostę, wicestarosta olsztyńskiego. Witam serdecznie wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Olsztynie, panią Krystynę Szter. Witam serdecznie panią Joannę Michalską-Redę, członkinię zarządu powiatu w Polsce. Witam serdecznie pana Kamila Kozłowskiego, burmistrza Biskupca. Witam panią Beatę Haren, burmistrz Dobrego Miasta. Witam panią Teresę Prostowską, wójt gminy Burda. Witam również pana Gustawa Pietrulewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Gdyni. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam i dziękuję również pani Jarosławie Chrunik za tłumaczenie podczas uroczystości. Proszę teraz o zabranie głosu gospodarza uroczystości pana Andrzeja Boku. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Moi przyjaciele rejonu rubińskiego, pani starosto, pani poseł, pani przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie zarządu, wicestarosta i wszystkich moich kolegów samorządowców bardzo serdecznie witam na kolejnej uroczystości w powiecie olsztyńskim otwierającą nas na wschód Europy, bo to, co się wydarzyło tutaj w powiecie olsztyńskim rok temu, czyli podpisanie umowy partnerskiej z rejonem rubińskim pomiędzy powiatem olsztyńskim, starostą olsztyńskim Andrzejem Abako i starostą rubińskim Wasylem Tymoszczukiem może w tej chwili owocować tymi sprawami, które być może za chwilę będą otwierały nas na wspólną Europę, która mam taką nadzieję po szybkim zakończeniu wojny przejdzie na Ukrainę i tam będziemy mogli
wspólnie realizować cele europejskie, cele wspólnego rynku europejskiego, cele wspólnej polityki europejskiej, ale też tego dobrego partnerstwa, które przez ostatnie dwa lata widać, że między Polską a Ukrainą jest coraz lepsze. Nie jest to jeszcze tak do końca, jak pewnie wszyscy by chcieli, bo wiadomo, że całe życie niesie wiele problemów. Ale my, patrząc na nasze partnerstwa, które do tej pory mieliśmy, a szczególnie z naszym zachodnim sąsiadem, czyli z Republiką Federalną Niemiec, też mieliśmy sobie wiele do wyjaśnienia i te sprawy wyjaśniamy i o tych sprawach rozmawiamy. I głęboko wierzę, że też z naszym wschodnim sąsiadem przyjdą takie czasy, gdzie będziemy mogli sobie otwarcie mówić o naszych problemach, ale dzisiaj najważniejszą i najistotniejszą rzeczą jest to, żebyśmy pomagali naszym przyjaciołom z Ukrainy w tym, żeby jak najszybciej pokonali wroga, żeby jak najszybciej pokonali oprawcę, który napadł na wolną Ukrainę, który zakłócił cały ład europejski, zakłócił cały dobrostan Europy, która była, a być może jeszcze i ten dobrostan świata, który jest niepewny jakby w zakresie potencjału armii rosyjskiej, w szczególności mówimy o potencjale nuklearnym. Bardzo się cieszę, że panowie burmistrzowie, ale również i wójtowie też tak otwarcie podchodzą do tego, żebyśmy mogli to partnerstwo traktować jako partnerstwo żywe. My mamy przykład naszego partnerstwa z Osnabry, gdzie 12 gmin powiatu oszczyńskiego ma po stronie niemieckiego partnera swoich odpowiedników i trzymają te partnerstwa, które rzeczywiście w dużej części samorządów są partnerstwami żywymi, szczególnie dotyczącymi wymiany młodego pokolenia, ale też wymiany doświadczeń, wymiany instytucji, stowarzyszeń, wymiany chociażby, wspomnę ostatnie forum kobiet, które organizowała pani Michalska Joanna Reda, które były tutaj dziewczyny niemieckie. Mam takie moje marzenie jest, że być może następne forum kobiet będzie poszerzone już o dziewczyny z Ukrainy i będzie to, no na tym były dziewczyny z Ukrainy, ale były te, które mieszkają w Polsce, tak? Czyli te, które jak gdyby tutaj przyjechały po wybuchu wojny. Natomiast głęboko wierzę, że uda się zrobić to partnerstwo, że zaprosimy też różnego rodzaju środowiska kobiece z Ukrainy, które przyjadą i wspólnie z polskimi kobietami, jak i niemieckimi kobietami będą rozmawiały o sprawach ważnych dla kobiet, ale też ważnych dla pokoju, dla Europy, dla naszych ojczyzn. Pochwalę się, bo ta nasza współpraca już jest żywa. Oprócz tego, że my w różnej formie staramy się jak gdyby współpracować, pomagać naszym sąsiadom, to w tej chwili na terenie powiatu oszczyńskiego przybyła grupa 25 dzieci z 4 opiekunami w Gryźninach. Mają w tej chwili wakacje tutaj przez nas zorganizowane. Odwiedziłem ich przedwczoraj. Trochę tak smutno, bo te dzieci są smutne, to są dzieci wojny. I czuć jeszcze, że te pierwsze dwa dni, nawet jeżeli były już w Gdańsku, widziały tu już przez dwa dni fajne rzeczy, to jednak jeszcze nadal odczuwać można w nich jak gdyby taki niepokój czy smutek, który jest na ich twarzach. Ale głęboko wierzę, że jak będą wyjeżdżali z Polski, będą miały uśmiechnięte buzie i będą na pewno pamiętały ten pobyt tutaj w powiecie olsztyńskim na Warmii jako swoje szczęśliwe dni w tych nieszczęśliwych dniach, które dzieją się w tej chwili w Ukrainie. Zaraz po nim przyjdzie następna grupa kolejnych 25 dzieciaków, które będą też w Gryźninach taki sam miały pobyt. Głęboko wierzę, że jak skończy się wojna, to będziemy wspólnie też nasze dzieci mogli wysłać do mojego przyjaciela Wasyla i tam będziemy wspólnie wymieniać naszą młodzież po to, żeby poznawać dwa narody, dwa różne samorządy, ale też piękne, bo ja osobiście jeszcze nieraz nie byłem na Ukrainie, ale wiem, że rejon lwiński jest pięknym rejonem. Zresztą to już mogliśmy zobaczyć na prezentacjach kolegów samorządowców z Równego, które nam prezentowali. Mi się wydaje, że jest warto i czuję jak gdyby to, że ta przyjaźń, która się rodzi, te partnerstwa, które się rodzą, dadzą nam tę szansę
budowania naszego domu bezpiecznego, domu pokoju, domu, który będzie mógł tutaj wspólnie z ludźmi Polski, Ukrainy, Niemiec, ale i z całej Europy stanowić dobry fundament do tego, żeby prowadzić w Europie trwały pokój. A teraz dziękuję kolegom samorządowcom, Kamilowi i pani burmistrz Beacie, burmistrz Dobrego Miasta, która z Kostopolem prowadzi już partnerstwo od kilkudziesięciu lat. To nie jest tak, że to jest nowe partnerstwo, tylko to partnerstwo już trwało i było bardzo żywe i jest nadal bardzo żywe, ale dzisiaj odnowią jakby to partnerstwo w tym zakresie tych zmian terytorialnych, zmian reformy samorządowej, która była na Ukrainie, a on dzisiaj jakby podpisał jakby taką deklarację dalszej współpracy w tym zakresie. Ja głęboko wierzę, że poszczególne inne samorządy też pójdą tą drogą. Kamil, dziękuję Ci za ten pierwszy jak gdyby ruch i mam nadzieję, że prężnie rozwijające się Biskupic i Aleksandryjsk będą współpracowały jak najwięcej i jak najbardziej w różnych kwestiach. Dziękuję Państwu, żeście przyszli. Mam nadzieję, że jeszcze kilka razy w starostwie się spotkamy, a jeszcze z tego miejsca chciałbym Państwa zaprosić jutro na bałdy, na kiermas tradycyjny, który jest na Wrotach Warmii, jak również na piknik ludniczy w Gryźlinach. To nie jest, te dni, które żeśmy wybrali, to nie są dniami takimi, które są dniami takimi powszednimi, to są dniami dla powiatu żytyńskiego świątecznymi, dlatego że wspólnie z gminą Purta, jak wspólnie z Jostyną Stawiguda robimy super dwie imprezy rangi wojewódzkiej, a głęboko wierzę, że piknik lotniczy w Gryźlinach już można powiedzieć rangi ogólnopolskiej. Także dziękuję też Urzędowi Marszałkowskiemu, panu wojewodzie za patronaty, za środki przeznaczone na realizację tego zadania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie starostą. Zapraszam do mikrofonu pana Wasyla Tomaszczuka, starostę Rybińskiego. Dobrego dnia. Dzień dobry. Szanowny państwo. Szanowni Państwo. Z wielką przyjemnością сьогодні znowu я в цьому залі і не сам, а з делегацією Рівненського району, яку представляє сьогодні і голови територіальних громад. Jest mi bardzo miło dzisiaj być znowu w tej sali i jestem szczęśliwy, że nie jestem dzisiaj sam, ale z kolegami, a przed naszą delegację dzisiaj reprezentują przewodniczący terytorialnych wspólnot. Sprawa w tym, że znacznie раніше Warmińsko-Mazurskie Województwo i Rівненська Область podpisali ugodę o współpracy. I dzisiaj taka współpraca była. Rzecz w tym, że dużo wcześniej województwo warmińsko-mazurskie podpisało współpracę, umowę o współpracy z obwodem lubieńskim. I rzeczywiście ta współpraca trwała. Після адміністративно-територіальної реформи, яка відбулася в Україні в 2020 році, ми вирішили продовжити цю співпрацю і запропонували партнерство Ольштинському повітру. Po reformie administracyjnej w Ukrainie, która miała miejsce, postanowiliśmy zaproponować warmińsko-mazurskiemu województwu kontynuację tej współpracy na bazie nowych już administracyjnych jednostek. Taka ugoda była podpisana i bardzo dobrych spraw na сьогодні udało się zrobić. Taka umowa została podpisana pomiędzy rejonem rogieńskim a starostwem olsztyńskim w ubiegłym roku. Ta współpraca została podpisana i bardzo dużo dobrych rzeczy udało się już zrobić. Ona także przewidziała i następne kroki, tobto zakończenie partnerskich ugód między gromadami Rівненського району i gminami Olsztyńskiego powiatu. Ta umowa przewidywała również kolejne kroki polegające na podpisaniu umów pomiędzy gminami powiatu olsztyńskiego oraz wspólnotami terytorialnymi rejonu rumieńskiego. I w początkowej rozmowie z panem Andrzejem my doszli do думки, że угоди між державами, між województwami, областями, powiatami będą mocni лише тоді, коли будуть дуже тісні, дружні, товариські зв'язки не лише між нашими громадами, а й між нашими мешканцями. І в такій вступній розмові з паном Андрієм дійшли до внеску, що умови партнерські між нашими краями, між województwami, між районами і гмінами будуть
takie ciaśniejsze, będą ściślejsze, nie tylko wtedy, kiedy będą między nami, ale również między takim, między najniższym szczeblem. Безумовно, ми свідомі того, що під час війни, можливо, багато пунктів тих угод нам не вдасться з відомих причин зреалізувати. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że z powodu wojny wiele tych punktów na razie nie uda się nam zrealizować. Ale ja twardo переконаний, що ось ці маленькі угоди між громадами, лікарнями, шпиталями, школами, повітами, воєводствами, областями, вони будуть міцним фундаментом великих угод про вступ України в ЄС і НАТО. Jestem przekonany, że te małe umowy o współpracy między gminami i wspólnotami terytorialnymi, między szkołami, między szpitalami, staną się takim silnym fundamentem do kolejnej do dalszej współpracy i do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Bo ja przekonany, że do tego czasu na różnych rynkach nam da się zrobić bardzo korzystnych, potrzebnych spraw dla naszej gromady. Bo jestem przekonany, że do tamtego czasu uda się nam zrobić bardzo dużo dobrego i pożytecznego dla naszych wspólnot. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати громаді Очтинського повіту, зокрема пану Анджею Абарко, старості Очтинському, за те, що впродовж уже двох років наші діти, чиї батьки загинули в російсько-українській війні, мають можливість відпочити на теренах Очтинського повіту. Dzisiaj, korzystając z okazji, chcę serdecznie podziękować panu Andrzejowi Abako za to, że już w ciągu dwóch lat nasze dzieci, których rodzice zginęli podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, mają okazję wypoczywać tutaj, na tej pięknej ziemi olsztyńskiej. Напередодні цієї поїздки я зустрічався із мамами цих дітей. І вони попросили передати пану Анджію слова щирої вдячності. В преддень нашого виїзду тутай до Олштина розмовляв з мамами тих дітей, і вони дуже просили przekazać serdeczne podziękowania panu Andrzejowi za tę możliwość stworzoną dla ich dzieci. Bardzo dziękuję. Війна – це не лише поле битви. Війна – це не тільки поле walki. Війна – це також і турбота про сім'ї загиблих і про їхніх дітей. Війна – це також troska о родини полеглих і о їх дітей. Це також і відбудова тих об'єктів інфраструктури, яку нещадно нищить ворог. Кожен день і вночі в тому числі. Wojna to również odbudowa tych obiektów infrastruktury, które bez cienia żalu niszczy wróg każdego dnia i również nocy. Zresztą jest to codzienna, cogodzinna praca organów miejscowego samorządowania, organów državnej władzy w Ukrainie pro swoich mieszkańców. I ось tu my mamy z wami dużo i dużo bardzo wspólnego, w tym числі i wspólnych problemów. Wojna to również codzienna, cogodzinna praca organów zarówno miejscowych, jak i państwowych. Między innymi w tym celu jesteśmy tutaj z państwem, żeby tę pracę kontynuować. I to ja przekonany, że podpisane ugody będą w tym числі i sprzyjać ich rozwiązaniu. I jestem pewien, że podpisanie tych umów między innymi będą sprzyjały temu, żeby takie problemy rozwiązywać. І на закінчення хочу сказати таку народну мудрість. На закінчення хочу повідати таку мудрість людову. Друзі пізнаються в біді. Приятелів познаємо в біді. І поляки одні з перших протягнули на руку допомоги. І полаці... Щиро вам дякую. Поляці, як одні з перших, витягнули нам помоцну, до нас помоцну долоню. Дуже сердечно вам за це дякую. Panie Poseł, Panie Panowie Samorządowcy, Szanowni Państwo.
W imieniu marszałka województwa Marcina Kuchcińskiego serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość podpisania umów partnerskich pomiędzy gminami z powiatu olsztyńskiego, Rokowatu i rejonu rumieńskiego. Bardzo się cieszę, że te kontakty zostały nawiązane, że relacje są żywe, a dziś dodatkowo za chwilę zostaną ukoronowane podpisanie formalnych dokumentów. Dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego jest to szczególnie ważne, gdyż od ponad 20 lat współpracujemy z obwodem rumieńskim. Liczymy na to, że tak szerokie kontakty pomiędzy samorządami różnego szczebla z dwóch zaprzyjaźnionych regionów, Polski i Ukrainy, przyniosą wymierne korzyści obu stronom. Życzylibyśmy sobie, aby, a szczególnie naszym ukraińskim przyjaciołom, aby takie chwile jak dzisiejsza móc celebrować w czasie pokoju, ale niestety tak nie jest. Głęboko wierzę to, że w najbliższej przyszłości będzie to możliwe, a nasze działania będą nie tylko pomocowe, ale także nastawione na ogólne korzyści wszystkich zaangażowanych samorządów. Życzę owocnej współpracy i udanych projektów. A już stricte technicznie chciałabym jeszcze przekazać taką informację adresowaną do polskich samorządów, do samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, że jako samorząd województwa mamy taki konkurs WM dla WM, w którym wspieramy współpracę międzynarodową samorządów lokalnych. Także zachęcamy do korzystania z tego instrumentu. Dziękuję bardzo.